Pan Arkadiusz z rodziną na ten dzień czekał blisko 9 lat. Po długich staraniach w końcu się udało. Rodzina zamieszka w jednym z lokali w tym budynku wielorodzinnym na osiedlu śląskim. Przez 9 lat żeśmy się starali o mieszkania. Mieliśmy dwa mieszkania do remontu, które żeśmy odmówili, bo były po prostu z łazienką na zewnątrz. Gdzieś mi nie było możliwości mieszkania. No i pisaliśmy pisma, po prostu pisma cały czas do Urzędu Miasta, żeby starać się o to mieszkanie. Nowi lokatorzy klucze do mieszkania odebrali z rąk prezydenta miasta. Janusz Kubicki podkreśla, że to dopiero początek tego typu inwestycji w Zielonej Górze. Udało się kolejny mały krok zrobić, aby rozwiązać problemy mieszkaniowe. Cieszę się tym bardziej, że mieszkania naprawdę są pięknie wykończone, bardzo ładne. Tutaj podziękowania dla wykonawcy, bo staną wysokości zadania. Myślę, że każdy z nas chciałby mieć kiedyś w życiu możliwość otrzymania takiego mieszkania. To wspólna inicjatywa KTBS i Banku Gospodarstwa Krajowego. W sumie w nowym budynku jest 70 lokali. 35 z nich to mieszkania socjalne, 35 mieszkania KTBS. Wszystkie o wysokim standardzie. Pierwszy budynek w Zielonej Górze KTBS-u w spółce, gdzie w projekcie znalazły się windy. Jest to duże udogodnienie. Budynek jest trzyklatkowy. Na dole mamy usługi zdrowia 250 metrów kwadratowych do wynajęcia. I mieszkania są podzielone, wybudowane 56 mieszkań dwupokojowych i 14 kawalerek. Mieszkanie KTBS to rozwiązanie, po które najczęściej sięgają rodziny, których nie stać na duży komercyjny kredyt. Zamieszkanie w takim lokalu jest łatwiejsze, a część opłat oddajemy w nieco wyższym czynszu. Coś za coś. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, wspomina, jak 18 lat temu sam wybrał takie rozwiązanie. Odbieraliśmy wspólnie z żoną świeżo upieczone małżeństwo właśnie klucze, ponieważ był to, myślę, dobry pomysł i jest nadal. Dla osób, które jeszcze nie mogą sobie pozwolić na własne lokum, często jest to związane z tym, no, że jest się dopiero na tak zwanym przysłowiowym dorobku. KTBS w sąsiedztwie nowego budynku szykuje się do kolejnej inwestycji. Tym razem będzie to około 150 mieszkań.